Dzień dobry, cześć, czołem na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Joszelka i Ren. Hey, hello! I Ren? Gdzie jest Ren? Ja tu u góry jestem, call out. A u góry jesteś. Tam jesteś, dobra. Dobra, to Ren, chodź tu do nas. Siema. Chodź do nas. Bo słuchajcie, musimy się tu uzbroić szybciutko. Prezes, prezesi i bodyguardy i bodyguardynie. Aha, tak. I prezeski. Słuchajcie, musimy dzisiaj zrobić bardzo ważną rzecz, mianowicie tam w górach, tam. Tam daleko. Jest helikopter. Jest teczka, słuchajcie. Teczka i tam jakieś chyba cenne dane są oraz jeszcze też jest prawdopodobnie tam jakieś chyba kody do broni nuklearnej. Co ty mówisz? Tak, dokładnie, nie ma innego wyjścia. Musimy ją przejąć w takim razie. To tak, dlatego nie chciałeś nic powiedzieć wcześniej. No niestety, przy dobra, tym nie ja mogę... Dobra, to ja zbieram broń. Dobra, to poczekaj, zostaw mi też tutaj. O-o. Dobra, to się nie... widzę, że się nie... Dobra, tyle mi wystarczy. Nie dzielimy się. Nie, musimy się podzielić, bo ogólnie jest ograniczona ilość. Dobra, ale tu myślę, że... Pistolecik mamy, dobrze. No dobra. Ogólnie można lecieć na górę, są jakieś pojazdy. Tak, słuchajcie, chodźcie, albo nie, wiesz co, zostaw te pojazdy, chodź tutaj do nas. Tam ogólnie są śmigłowce, pojedziemy motorówką. To dobra. Motorówką chcę. A może podpłyniemy? Motoróweczką podpłyniemy. No może tak, podpłyniemy? No, tak, podpłyniemy tylko motoróweczką, dokładnie. O, ja już, się broń, to już, ja zabieram. Już się cykam. O, kurczę, dobra, się wrąbałem. Dobra, ty sterujesz. I ahoj przygodu. Tak jest. O nie. Dobra, wsiadajcie. Go, G.I. Joe, już, czekaj. Już siada. O, ja mam tutaj moje fajne coś, patrz. Dobra, działko, dobra, spokojnie, na razie, bez ścielania na razie. Dlaczego bez strzelania? Spróbujemy zrobić to po cichu. Ale oni już o nas wiedzą. Jak to o nas wiedzą? Co ty mówisz? Wiedzą, już nawet tutaj wiercą się przez ścianę u nas. Próbują się przewiercić. Przewiercić się u nas próbują. O nie. Prawdopodobnie. Coś tam jest. Gdzie jest Joszel? Tutaj. O, no tam. Tu jest. Tu. Na działku. Pani Działkowicz. Działkowcem jest. Tak, jest dobra, helikoptera. Słuchajcie, ogólnie helikopterki tam są, więc musimy nie uważać. Nie widzę jeszcze. Ale jest bardzo, słuchajcie, będzie bardzo ciężko, ponieważ tutaj ten rejon został bardzo mocno osadzony przez wojsko. I no przez Meruem. Nie. I no w ogóle przez wszystko, co dzieje jest bardzo trudne i bardzo złe i w ogóle. Także zaraz się przesiądziemy do samochodu, tam podstawili nam samochód. W razie czego. No widzę właśnie. Teraz widzę helikopter właśnie. Ja bym chętnie dalej popłynęła, bo tutaj mam działko fajne. Czekaj, tu ale możemy, z tym tutaj możemy chyba zejść. Ale może w wodę. Aha, dobra. O to ci chodziło. Tutaj podpłyniemy, czekaj, dobra, czekaj, wszystko proszę wiem, bardzo. Wszystko wiem. Siadam. To teraz są jakieś brony. To ja zabieram. Też są. Weźcie sobie kamizelki, jeżeli macie kamizelki. Nie macie jedna kamizelka, bo Jeszoka wzięła kamizelkę. Ja mam kamizelkę. No typowe normalnie. Dobra, wbijamy na górę. Dobra, lecimy zdążyłem na górę. Zdążyłem się tylko zamaskować. Założyłem czapkę. O kurczę, zaraz padnę. Dobra, ja chcę, teraz. Dobra, halo, ja tu nie mogę wejść. Ja na ciałko wejdę. No czekaj, nie mogę na ciałko wejść. No nie mogę wejść. Dawaj bardziej pod kątem. O co to było? A mnie podbiło. Czekaj. Może grawitacja, nie wiem. O, Joszelka weszła na ziałko. No dobra, to ja wsiądę tutaj do boczku. Myślałem, że... No to odpalaj. Dobra, jedź. Gdzie jedziemy teraz? Dobrze, jedź tutaj w prawo pojedź. W prawo, dobra. Tak jest. Joszelka, ty też musiała walić. Ogólnie to możemy? Ale spokojnie, nie tak mocno, nie tak szybko, bo kurczę może się okazać, że... Uważaj, dobra, stop. Joszelka, wal tam, widziałem, to gdzie? No przed nami na skalę. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie widziałem też. No to zaraz... Jest. No dobra. No naprawdę, oni są ukryci, słuchajcie, to są... Tu musicie mega uważać, bo są poukrywani, to są snajperzy. A to tak, nawet się na radarze nie pokazali, a już a, nas... Musisz uważać w ogóle, tu jest... Waga, patrz, dobra. Dobra. Tu jest punkt kontrolny. Też możesz strzelać, Paweł, z auta. Nie krępuj się. Wyjścia. Ogólnie chyba za nami jakiś na motorze jest. Na motorze. I tu biegną snajperzy. Co się dzieje? Helikopter u góry. Dawaj, helikopter, bo nie mogę! Czekaj! Nie mogę wszędzie naraz. Dobra, to ja tutaj steruję też. Cztery są po mojej stronie. Muszę wysiąść. Nie wysiadaj. Pojedziemy zaraz do przodu. Spokojnie, poczekaj, dam radę. Wierzę w ciebie. Tutaj... Helikopter z góry. Helikopter ściągnięty. Jeszcze jeden. Helikopter ściągnięty. Dobrze. Dobra, słuchajcie, tu są granaty ogólnie. Gdzieś tutaj jeszcze się do przodu. O, dobra, brama się nie chce otworzyć. No bo ona nie dobra, jest wezmę motocykl.
Dobra, dobra, i jest jakiś ziutek na dole, tutaj na skalę. Dobra. Dobrze, niech sobie pośpi. Dobra, tam jest chyba jakiś samochód opancerzony. A ty co jedziesz jak na wycieczkę? Ja na wycieczkę? No Paweł! Co? I na dole, tylko... na dole po prawej, na dole po prawej, szybko zdejmijcie ich! Wpadły do wody. Zemdlą. Coś do mnie nawala. A ten insurgent tutaj z dołu. Dlaczego potrąciłeś Pawła? Czemu mnie potrąciłeś? Sam tego chciałeś. Wyrdziłeś mnie. Ich nawet nie widzę. Dobra, dobra, go, 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 jedź, jedź, jedź. Dobra, poznałem się, to tak nie zadziała. Tam ich gdzieś tu w krzakach jest chyba. I ty masz opony z przodu. Jak nie mam, ja mam. Nie, aha, nie mam, dobra, nie mam. Mogliśmy wziąć takiego, tamten opancerzony z tyłu, co po jest. Co? Ale dobra, 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 po lewej, po lewej, po lewej. Po lewej, po prawej, wszędzie. Koło. Dobra, ja musimy chyba jest jakiś kontrolny. Dobra, jedź w prawo, jedź w prawo. What? Co to zrobił? Dobra, zatrzymaj się, poczekaj, poczekaj, wezmę tutaj kamizelkę. Ej, i tam jest apteczka. Będziemy strzela. Apteczkę też wezmę. Tylko uważajcie, bo tutaj to są te miny. Tam na skalę są. Czekoladki, dobra, biorę czekoladki. Ja wyjadę. Ej, znalazłem minigany, tam... chodźcie, minigany tu są w razie czego. Dobra, wziąłem dwa, kurczę. Po co mi minigun? Nie potrzebuję minigana. Wiesz co, ja nie wiem, bo tam widziałem jakiegoś typa i on chyba, nie wiem, czy z miniganem nie, nie leciał. O, nie, tak się nie bawimy. Jadą tam po lewej stronie. Ej, uważajcie, to są wybuchowe, ej. Ja ustaram się, ale już nic chyba więcej tu nie można zabrać. Ty się ustarasz. Ja się staram, zawsze. Gdzie oni są? Pochowani są. Czekaj, w dupkę mu zajechałem, dobra. To ja jednak jem. Dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, może z butę pójdziemy, tak na komandosu. Nie, no ja się dobra, tego... możemy, aha. No to nara, Ryszardka. Aha. No dobra. Mówisz? Dobra, czekaj, gdzieś no, tu mamy ich jeszcze. Ty to zaproponowałeś, to no zaproponowałem, mówisz? Żeby ich tutaj, wiesz, tutaj pięknie... Dobra, tam insurgent po lewej jest, widzę. Więc możemy do niego zaraz przejść. Ej, też ma chyba działko. Ma działko, tak, ma u góry działko. Dobra, boli. Tu na dole. Tylko gdzieś tu na dole dobra, jeszcze leżą, jest. Leżą. Nie wiem, czy są więcej. Schodzimy, go, jest go, więcej, go. Za krzakami. Ej, nie mam przekąsek. Mnie też boli. Nie mam przekąsku. Joszella, ten tego. Ten tego, ten tego, ten. Joszelka, no nie, no wiesz ty co, no jak mogłaś? Czekaj, tu gdzie mnie żony. Zespiło? No na początku cię zespiło przy wejściu. Najgorzej. Musisz wziąć samochód. Nie ma tu żadnego. Ren, wsiadaj do nas. Znaczy muszę do mnie. Przepłynąć. I musimy pojechać po Joszelkę w takim razie. Oczyścić jej drogę. Nie ma tu żadnego samochodu. Czy ja wezmę na górę? Go, 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 go. Zainteresuje się górą, zainteresowałem się, dobrze. Zainteresowałeś się, dobra. Turbo wracam. Ja sobie to wezmę. O, żeż ty! Ej, ej, ej! Ale blisko było. Dobra. Ja będę sobie tu. Dobra, Joszelka, jedziemy po ciebie spokojnie. Oto oczyścimy ci drogę. Spokojnie, ja tu sobie poradzę. Jesteśmy w prawie 1/4 czasu już poleciała nam, przyleciała. Jedź górą. No, minęła. Tak samo jak ty wcześniej. Jedziesz. Tym samą stroną. Nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście, ale tak. Czekaj chwilę. Ona płynie, ona ja płynie płynę. Rzeką. Nie, to jest to. Ja płynę. Ona płynie rzeką. No, ona rzeką płynie. No dobra, dobra, będzie, no to będzie spoko, na dole. No. To nie wracamy. To lecimy, dobra, nie wracamy w takim razie. Ja się bawię dobrze. Dobra. Płynę do was. Nie, w ogóle śmiesznie wygląda, jak twoje nóżki wyglądają w tym, a w tym, na tym działku. Czy ty to widzisz w ogóle przez szybę, jak to śmiesznie nie. Tam? Ła, nie. Nie. A dobra, teraz widzę. Trzymają do mnie cały tak, czas. Tak sobie siedzę wygodnie, no jak tak dziecko do karmienia. Dobra, czekaj, przejedziemy sobie tędy. Tam z tyłu weź tam pościągę ich dla Joszelki. Jeszcze jeden, aaa, dostał. Ale oni się tak respią potem. Dobra, szukam motorówki. No, trochę tak. Ja myślę, motorówka. Zobaczmy. Patrz, płynie. Jest i ona. Wraca do akcji. Weź tu, jest tutaj. Przycumuj, przycumuj jest na tutaj. Dole. Ja już zjeżdżam, ja już zjeżdżam. Dawaj, wsiadaj. Nie mogę, czekaj, no nie da się. Ściąga się mnie. Chyba prądy mocne. Ściąga mnie. Dobrze. Dobra, spokojnie. Ona będzie naszym wodnym wsparciem po prostu. Dobra, niechaj tak będzie. No ale to ja już... Przed nami. No dobra, to czekaj, bo tu jest jednak to wysiada. To jedzie czy nie jedzie? No wsiadaj. Płynie czy nie płynie, jedzie czy nie jedzie? Dobra. Już tam ten... Jak? Nudziło mi się. Ja rozumiem. Dobra, czekaj, którędy teraz musimy tu przedostać. Uwaga! Jakoś miał granaty, gdzie mi się wydawało? Nie wiem, nie zdążyłem zauważyć, bo miał bliskie spotkanie z oponą. Gorzej by wybuchło. Dobra, spokojnie. Dobra, podają jak niczym muchy. Weź ich tutaj ten. On woli uciekać. Staram się jak mogę. On tam wstaje. Ej,
czasem ich jest trudno zobaczyć, jak się tak wyłoży. No. Mają idealny kamuflaż. O, jak ten cel. Dobra. Ten jeszcze miał noktowizor założony, po co tak dzień? Gdzie? No właśnie, no nie właśnie. Wiem, czy tej dobra rakietnicy, weźcie rakietnicy i minigany tu są. Dobra. Także pozbierajcie ja wezmę... sprzęt, bo nie wiem, czy nie będzie potrzebny. Uwaga, idą! Po jednym... Uwaga, osłaniam was, osłaniam dobra, was. Wie. Dobra, wysiadam. A, znowu ja, dobra, dobra, biorę... Dobra, ej! Dobra, karabin miałem pojechał. Fryza. Już mam fryza. Już mam moją czapkę. Dobra. Ale na pewno mnie nie na... rozpoznają. Czołeskią wszędzie. No wiem właśnie. To nie będzie takich hopsiup, ale w ogóle zobacz, po drugiej stronie oni są. Więc dobra, wsiadaj ten Joszel. Wsiadaj do środka, Joszel. Siadam. Joszel siada, patrz. Widzę dobrze. Na naszym radarze, pojawia się jakiś punkt kontrolny. Tam gdzieś po długo. Prawej stronie ma jest ten, tylko nie wiem jak teraz się dostać tam. No musisz przepłynąć ten. Albo przejedziemy przez to? Przejedzie. O! Nie, nie przejadę, nie przejadę. Rozwal tego na góry, rozwal tego u góry, rozwal tego u góry tam po lewej. Tego? O, dobra. Nie zobaczyłem gdzie u góry. Dalej tam pa jest. Ej, ale oni tu czekaj, bo oni tu schodzą. Dobra, przejadę tędy, czy im się uda. Uda się, bo to uda szybkie się. Zanurzenie. O nie, boli dobra. Mi głowa, po tyle wywrotów tu widzę. Dobra, poczekaj, musimy jakoś tędy przejechać. A to co? Ej, to w ogóle są synowie lasu? To są strażnicy lasu. Co zakręćki dobra. Robisz dookoła? Jadę na drogę, bo na drodze jest tam ziomeczek, znaczy w sensie walizka chyba, wiesz? No, tam jest, po lewej, spróbuję no. Przejąć walizkę. Dobra, czekaj. Wezmę snajpę i ze snajpy pościągamy troszeczkę. Tylko oni się chyba cały czas respią, wiesz? Pojawiają, teleportują się znikąd. Ja sobie też muszę wyciągnąć. Dobra, chyba tam jest czysto na chwilę obecną. Czekaj, gdzieś tam jeszcze w tle coś możemy tam... podejść nożnie. Dobra, chodźmy nożnie. Ja wyżej się im zrobi bum bum. Dobra, biorę karabin. Jasnym bum. Ostatnie 20 sztuk amunicji. Serio? Dobra, to tu jest. Tak, uwaga. Walizka! Biorę walizkę. Masz walizkę? Działa walizkę. Dobra, chodźcie do limuzyny. Znaczy w sensie tego czarnego tutaj. Siadaj. Musimy dostarczyć do ajajaj. Tu jest kilka stoi. No dobra, to tam gdzie siedzimy, po prostu tam gdzie wsiedliśmy. Ja nie wiem gdzie, 500 metrów. Dobra. Jeszcze trochę. No, czyli do tego punktu tam, dobra. Tak, to ajajaj. Musimy dostarczyć. Ajajaj. Chyba dobrze stoimy z czasem, jeśli to będzie koniec. To tak? Stoimy dobrze z czasem. Zdecydowanie, trzeba mieć jeszcze jedną misję. Dobra, 300 metrów. 300 metrów. Zero zagrożeń na razie. Nasz kontakt będzie tutaj gdzieś w tym miejscu. Będzie jakaś niespodzianka. Tak, nie wiem, czy chyba jedna sztuka na drodze. Wystarczy. Jedna sztuka, tak, na jedna pewno. O, jest. Szalajcie. To czekają nasi... na gotowe. Dawaj na domek. Co tam? Na domek. Musisz zejść. Co tam, mordo? Oddam im. Jest, oddajemy. Transakcja. Ile na tym zarobiliśmy? Mało. 17 280. Dobrze, nieźle. Jak ja na ryzyko życia, to nie wam. To nie wiem. Także lecimy chyba kolejną misję. Okej, dobra, słuchajcie, z walizki dowiedzieliśmy się wiele cennych rzeczy. Musimy się teraz dostać do tajnie strzeżonego budynku. I w ogóle dolecieliśmy tu śmigłowcy, czy mi się wydaje? Tak. Sadzili nas tutaj. Chyba tak, tego mało pamiętam. No. Które mało pamiętam. Dobra, śmigło zleciało, wsparcia. Śmigło sumo. O, jest lepsza sumo, broń, trochę więcej. Dobra, pozbierajcie broń, bo ogólnie broni w ogóle nie wzięliśmy. Na miniaturce wygląda punktu, lepiej. Tego, który tutaj jest. Na razie czy wy też macie? Czy wy też macie jakieś gwiazdki? Tak, symboliczne 5 gwiazdek pościgu, dobra. Więc nie wchodźcie tu, tylko myślę, że czekajcie, macie już wszystko? Mamy wszystko. Chodźmy do środka, chodźcie. Wbijamy do środka, bo normalnie jest Lipton. Dobra, to jeszcze sobie tylko to wezmę i wchodzę do środka. Dobra, wszedłem do środka. Dobra, naciskam. Gdzie oni są? Jesteśmy. Dobra, ej, noktowizor na E mamy. Piętro. Na którym piętrze my jesteśmy w ogóle? Przepraszam bardzo. Jesteśmy na piętrze 53. 50. Dobra, walizki musimy zejść niżej. Mamy w dół zejść, tak? Na to wychodzi. Ta. Dobra, idę do ciebie, Ren. Nie wiem, czy tu jest wyjście, wiesz. 53 piętro, patrz, tu masz. 53. Ej. No mówiłem, że 53. No powiedział. Co ty mówisz? Słuchasz, mówiłeś? No bo jeśli tu strzelają helikoptery. Nie jestem ci już potrzebny, dobrze. Dobra, czekajcie, grupą. Z lewej. Gdzie? Dostałem. A, dobra. O nie. Ren, ale ty masz... Ren, wstaj. Podziemne bransoletki. Zrespisz się? Ja tak, jestem, biegnę z wami. Jesteś dobra, okej. Okay. Dostałem spokojnie. Dodatkowe życie. To jest 52 piętro. Na które mamy finalnie?
47. Czyli na dół. Czyli chyba niżej schodzimy. Dostała prosto w serce. No dlatego trzeba bardzo powoli, bo oni chyba bardzo dobrze strzelają. To nie jest jakieś fizi-mizi, nie wiadomo byle co. Tak. Używacie noktowizora pod E? Nie. Jest jeszcze pod czerwień. A jeszcze jest pod czerwień w ogóle, nie? Ej, no bez jej to jest trudne. Zaskoczył mnie. No trochę jakiś aimlotek. Cheaterzy. Dobra, jazda. Wbijam na dół z powrotem. Skoczę powoli niżej. Jednak włączę sobie ten noktowizor, albo... A po co ci to światło, stary? O co ci chodzi? Stary, ale kliknij sobie E dwa razy i masz pod czerwień w ogóle. No że widzisz, w którym miejscu stoją. Też. Aha, faktycznie. Widać, gdzie stoją. Dobra. Na razie chyba jeszcze niżej. Dobra, 40 po ciałach. 47 piętro. Po ciałach wnioskuję, że jest jeszcze czekaj, niżej. Czekaj, idzie Ren. Gdzie jesteś? Biegniesz na dół? Biegnę. Za drzwiami jest po lewej jeden. Jestem za już. Za drzwiami po lewej? Tak. Ta, dobra, włączam pojemny. Noktowizor, bo nic nie widzę kompletnie. Albo czekaj, czy będę widział coś? Nie, będę widział. Nie, jest okej. Włącz, pod czerwień. Tam jesteś pod czerwień, jest nie czerwień się. Wallhack! No widzisz, no przestań się ty... Pod duża parugo. Ej, nie, no totalnie muszę pod czerwień to włączyć, bo totalnie... Ej, słabo ich plecy chyba. Co? To plecy. Nie, no to ja strzelałem. No, ten radar jest jakiś dziwny. Bo ja też po radarze sobie tutaj patrzę. Ej, ale naprawdę ciemno jest. Dobra, spokojnie, małymi kroczkami powoli do dużo przodu. Dużo jest tu! Dobra, czekaj. Spokojnie. Włączam sobie ja pod czerwień. Tak się zrespiłem, żeby tutaj wziąć sobie broń dodatkowo. Biorę apteczkę. Dobra, wziąłem do... Tutaj do wody były ręce. Tak, tutaj w ogóle w tej windzie cały czas gościu stoi. W tym miejscu do wody były. Gdzie mamy się teraz? Leave the building. Okej, musimy dostarczyć to do Lestera. Ej, dobra. Uciekamy górą czy dołem? Myślę, że chyba górą będziemy uciekać. Dobra, prawdopodobnie, dobra. Więc Ren, potrzebujemy twoje wsparcie, żeby w razie czego tutaj... nie wiem, czy coś będzie jeszcze po drodze. Jestem już na 48, szybko się staczam. Dobrze, jestem, cześć. 47. Czyli w sumie oni się nie respią już też, aż tak. Aż tak się nie respią. Dobra, tak słuchajcie, nie. Ja bym poszedł jeszcze na te piętro jedno, co tam było otwarte. To jest zamknięte, dobra, nie? Dobra, dobra. Ale tam było jedno piętro, nie sprawdzałem chyba właśnie, które czwarte? Było otwarte, ale tam chyba już elka na jednym. Otwarte, nie? Więc nie wiem, czy to jeszcze będzie. No. Tam będzie ucieczka może, wiesz? Coś w tym może być, skoro jest otwarte, no nie? Ale ogólnie są spadochrony oznaczone, i więc to na dole tutaj trochę. Kwestia skoku będzie. No. Ach, dostał. Pusto? Można przejść? Tylko ty... otwarte? Nie! O! Zaskoczyłeś mnie, stary. Co pusto? Jak tu był ziutek? Pusto prawie, że... Ej, dobra, tu ogólnie wszystko płonie, nie? Ale oni są celni! No są! Wow. Oni wiedzą, gdzie głowa jest od razu. No, a jak schodzimy po schodach, strasznie. To oni tak celowali po Pawle, po głowie jego. Leżeć tam. Dobra, ja tutaj próbuję wyczyścić te piętro. Wbijam. Wallhack odpalony. Dobra. Pod czerwień. Dobra, i tu jest w ogóle wszystko, tu jest wszystko po ten, to jest... Te piętro, które spłonęło po prostu. To jest jakieś apokaliptyczne. Niby pod czerwień, dobra, pod czerwień, ale płomień ale nie podczerwieniuje. Nie, Ren teraz zniknął. Halo, Ren, czemu się teleportowałeś? To wy straciliście trochę zasięgu, albo ja, no nie właśnie wiem. Ty się u mnie teleportowałeś. Ja jestem w miejscu. Dobra. Uuu, jak to wygląda? Runa, stanąłeś mi przed... No bo strzelałeś i on normalnie... No i chciałam poczekać... Nie machnęłaś go do końca. No i chciałam poczekać na niego. Czyli jeszcze coś słychać, ale gdzie? Tak, jeszcze dwóch jest. Spadłem na dół. Teraz jest na dole. Dobra, leży chyba. Jeszcze jeden po prawej jest. Michaela, jeden na daleko. W ogóle Wallhack go nie widział u mnie. Bo był daleko jeszcze. Jestem na czerwono. Jestem na czerwono. Dobra, czekajcie, gdzie tu mamy? Dobra, weź sobie kamizelkę. Ja właśnie już zużyłem własną. Przepraszam. Nie szkodzi, ja się nie gniewam. Co jakieś małymi kroczkami do przodu. Prawej jest. Coś można nacisnąć? Aha, tutaj, dobra. Kurczę. Zgubił walizkę, musimy podnieść walizkę. Czekamy na ciebie, Paweł. Ja już biegnę już. Jesteśmy czekaj, to nie tutaj. nie tędy bieg. Nie pomyliłem swoją stronę, nie w tą stronę biegnę. Ewidentnie. Tracą na mnie zainteresowanie, bo już mamy tylko 3 gwiazd. Ewidentnie mówisz? Dobrze. Troszkę. Czekaj, tu jest przejście, dobra.
Wstaję, było na 52 przejście, na 52, nie? Tak, dobra. Na piętro niżej jak wchodzimy. Piętro niżej. Ej, tam jest jeszcze jakiś typek. No. Dobra, poczekaj. Dobra, cisnę tam do was. Bo on nas obraża jeszcze. On nas obraża, co? Kto nas obraża? Ten tamten, co się na żółto świeci na ulhaku. Ten tamten, no. On biegnie. Ja dobra, w ogóle śmigłowiec słyszę. Jeszcze? Ja idę tam, gdzie Joszelka prowadzi. Czekajcie, już do was dochodzę. Ja bardzo powoli idę, biegnę. Czekamy, czekamy. Jeszcze dwóch jest. Jestem, dobra. Dobrze, rzucił pan Paweł. Żeby nie wyskoczyć na jakiś typiarzy. No. Halo, to jeszcze jest? Do lewej jest dobra. Jeden typiarz. Dobra, to musicie ten... Nie róbmy tutaj takiego tłoku, jak na targu. No, jedna osoba niech pikuje. Jest super. Jest jeszcze po prawej, jest tak. Dwóch, no. Okej, okay, to przyturlam się czy coś. Jeszcze jeden. Dobra. Dobrze, leży. Gdzie dwóch tutaj typiarzów jest? Dwóch typiarzów? Tak jak mówi. Dobra. Tak, ej, jak mówi, jest prawie jeden. No i a, prefire! Tak jest. Dobra, idziemy dalej. 51, uwaga. Dobra. Wychodzimy? No dobrze. Mamy tu ten, wyjść? No, tam nic innego nie było chyba już. Ostrożnie. Tu nie ma nikogo. Oj, nie był jednak! No właśnie, bo o tym mówię, że ostrożnie, bo tu oni normalnie pewnie... Jest jeszcze jeden. Ale nie widziałam go przecież przez drzwi. 50 piętro. Dobra, tu kolejnych dwóch. Trzech nawet. Dobra. Aż mnie zaczęło coś spędzać. Jest problem, bo tam jest normalnie zabunkrowany. Po prawej. No tak. Właśnie ten tam jest za ścianą chyba na razie, to na razie bajka. Pikujemy na niego, na 3-4. Wow. Leży. Tam jeszcze jeden jest, jeszcze gdzieś jeden tam jeden się w odgrali. Tak, widzę go podświetlonego lekko. Dlaczego? Dobra, leży. No, ja sobie teraz będę pobiegała na normalnym, bo trochę chciałabym jednak widzieć... Trochę teksturę. Oczy bolo? Teksturu bym chciała widzieć. Dobrze. Dobra, spokojnie. Na dole są już zgrupowani policjanci. Dobra, czekajcie. Ale myślę, że oni nie wiedzą, kim jesteśmy. Musimy przejść nie dalej, chyba, trzeba tu przeskoczyć. Chyba, że te drzwi się otwierają, nie otwierają się. Dobra, musimy zeskoczyć na. Dobra, leży. Okej. Okay. Idziemy dalej. On jednak próbował wstawać. Dobra, mamy to. Dobra, to proponuję leść trochę do przodu. Małymi jest tu na blisko. Został, jest jeszcze chyba jeden na prawo. Tak, jeszcze chyba dwóch będzie. Tak, i dwóch, jeszcze jeden. Trzeci. Dobrze. Teraz no, jest za chwilę będziemy musieli na prawo, na prawo są. Po prawej. Ja nawet już nie widzę, gdzie są. Co on przez ścianę strzela? Wow, jak wyskoczył. Ogólnie... Ale cukierki. Spadochron, weźcie spadochron. Biorę jeden. Ren, weź sobie spadochron. Spadochron. Biorę, mam. Mamy spadochrony. Co? I teraz czekaj. Które drzwi? Tędy? Muszą być się, nie. Co ty, serio? Nie tędy. Dobra, czekajcie. Serio tam zaskoczyć? Przesuń się, nie widzę. Ale chyba... Chyba, że mamy na samą górę i zeskoczyć mamy. No, ale to by było głupie. Teraz musimy się wrócić prawdopodobnie, tak? Chyba, że... Możliwe? Ale chyba, nie wiem. Tam chodzi. Dobra, to... Czyli mamy spadochrony zabrane. Po co byśmy tu przyszli? To teraz musimy wrócić na samą... Na samą górę trzeba wrócić? Widzimy? Może niepotrzebnie tu przychodziliśmy. Nie no, spadochrony. Bez spadochronu nie skoczysz. Bez spadochronu... No dobra, czyli przyszli chyba skoczy. Ale to jest na zewnątrz, poza budynkiem. Ja wiele będziecie zbierać po mnie. Więc... chyba tak, no tędy wracamy po prostu. No dobra, no to jak wracamy, to wracamy. Na szczęście oni się nie respią. To jest zaprojektowana jakaś droga powrotu. Że tu wyskoczyć tędy tu? No. Nie działa. Czekaj. Na razie. Można wyskoczyć. Serio? No. A, tędy tu. Dokładnie. Widzisz, gdzie jest Lester? Bo ja nie widzę. Aha, tam chyba jest. Jeszcze się okaże, że on jednak u góry jest. Ale my do tego domku chyba mamy dolecieć. Tak, do domku. Jeszcze do szarego domku lecieć. Ja leciałam gdziekolwiek indziej. No nie, ja teraz w ogóle nie wyłączyłem noktowizora, co nie? Myszny impossible normalnie. Nie noktowizorze. Dobra, uciekamy z tego budynku, jak dawaj, myszny impossible. Wygląda jak Matrix. Policja nas ściga, skok z budynku i pięknie. To jest faktycznie mieścina Lestera przecież.
Po prostu na niego chaty lecimy. Joszelce może braknąć trochę wysokości? Trochę tak. Co ci weź braknie? Tam podmuchaj w spadochron, żeby do góry... Wtedy nie mogłam już. Ej, dobra, spokojnie, zaraz wyląduję. Ale ja mam tą... Walizkę, bo ty ją opuściłeś. Ty ją opuściłeś, więc to ja ją mam. To była za ciężka dla ciebie. Uważaj na pociąg. Ej, dawaj na pociąg. Na pociąg. Wyląduje na pociągu. Wyląduje czy nie wyląduje, jak myślisz? Nie, no stary. Nie, bo się zdradzisz w budynku. No nie, chciałem na pociągu. Żyjesz? Nie pod. Żyję. Nie trafimy na ten pociąg. Musimy teraz czekać na naszą walizkową Joszelkę. Walizkową, na waszego tragarza. Joszelka tragarzu, gdzie ty jesteś? No biegnę! Pójdź na mapę! Ale strasznie leje, nie? Jaka kijowa pogoda. Normalnie jak nigdy. Ale taka fajna, klimatyczna. No, biegnę! Osłaniamy cię. Dobra. No, gdzie ty schowałaś tą walizkę? Gdzieś. Dobra, głęboko, nie powie gdzie. Pytałem. A jednak pytałeś. Dobra, patrz, Lester tu czeka, patrzcie na to. Lester... No, patrz, czeka. Nie, jest... Lester tu jest. Patrz, jest mapą, jest to? Dobra, masz walichę. Masz grubasie. Bez taki. Dobra, słuchajcie, jak chcecie więcej, kości. Dajcie znać. Oczywiście tym, co byliśmy, kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Pa, pa. Na razie. Do następnego.